Przed nami zadanie z naszego portalu, niestety jeszcze nie przetłumaczone, ale spróbujemy sobie jakoś poradzić. Zenon lubi niebezpieczeństwo i lubi wspinać się wewnątrz aktywnych wulkanów. Pewnego razu, kiedy był wewnątrz wulkanu, usłyszał podejrzane dudnienie, więc zdecydował wspiąć się najszybciej jak potrafi, no i opuścić ten krater. Wykres poniżej, tu ten wykres, prezentuje odległość Zenona tutaj od krawędzi, od wierzchołka wulkanu, od tej krawędzi krateru, no, w funkcji czasu. No i teraz pytanie, mamy odpowiedzieć tutaj na dwa pytania. Po pierwsze, po jakim czasie Zenon osiągnął krawędź wulkanu? A po drugie, no, o prędkość jego wspinaczki, a dokładnie, że ile metrów robił w ciągu 7 sekund. Więc ja tutaj sobie przykopiowałem tą tabelkę i zobaczmy. No więc tak, to jest prawda, odległość od krawędzi tego wulkanu. No widać, że jak usłyszał to podejrzane dudnienie, to był 25 metrów wewnątrz krateru. No i po 35 sekundach znalazł się już na górze. Czyli tutaj mamy 35 sekund. No dobrze, i teraz z jaką prędkością się wspinał? Czyli tak, w ciągu 35 sekund, no przeszedł ile? 25 metrów. No pytanie, w ciągu 7 sekund ile przeszedł? No, ponieważ 35 przez 7, prawda? 7 to jest 1/5 z 35, skoro wspinał się ze stałą prędkością, tak, a tak ten wykres tutaj pokazuje, prawda? Wykresem jest linia prosta, wobec tego on się wspinał ze stałą prędkością, wobec tego 7 sekund to jest 1/5 35, wobec tego przez 1/5 czasu zrobił no, 5 metrów, czyli 1/5 25. Czyli wspinał się z prędkością 5 metrów na 7 sekund. Sprawdźmy odpowiedź, czyli tutaj jest tak, to było 35 sekund i wspinał się z prędkością 5 metrów na 7 sekund. Sprawdzamy, wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.